przy radiowym mikrofonie Sławomir Majak, trener Sokoła Ostróda. Witam serdecznie, dzień dobry. Witam, dzień dobry. Ostatni sparing przed startem wiosny. Jak trener ocenia? No, skromne zwycięstwo po rzucie karnym. Niektórzy mówią, rywale przynajmniej, że kontrowersyjnym. Nie, no ja myślę, że karny był ewidentny. Tutaj nie chcę się akurat wchodzić w polemikę czy z zawodnikami gości, czy też to z sędzią. Ja uważam, że karny był ewidentny. Drugi też był ewidentny, gdzie sędzia go też nie podyktował, więc tutaj jakby sytuacje to wychodzą na zero. Na pewno, tak jak pan powiedział, wynik skromny, 1-0 tylko, ale naprawdę zespół Iławy postawił to wysoko poprzeczkę. Nie można było im odmówić ani zaangażowania, ani walki. Tymi walorami chcieli tutaj w tym meczu się jak najlepiej zaprezentować. My poza pierwszymi 30 minutami, gdzie żeśmy zdominowali ten mecz, potem gdzieś to przyszło rozluźnienie i tak dalej, tak się nie kleiła. W drugiej połowie praktycznie zespół gości nie było ani razu w polu karnym, więc ten mecz był pod naszą kontrolą. Oczywiście bolą stwarzane, a nie wykorzystywane sytuacje i nad tym elementem ten ostatnie dni musimy popracować. Tutaj nic nie tłumaczy naszych to zawodników z tych niewykorzystanych sytuacji. Można było ten mecz spokojnie wygrać 2-3-0, ale cieszymy się z tego, co mamy. Mamy 1-0, tydzień do najbliższego meczu. Czekamy tylko, czy on faktycznie się odbędzie. No właśnie, wiele spekulacji pojawia się, czy trzecia liga wystartuje zgodnie z planem. Zima może pokrzyżować szyki. Jeśli wystartuje, to jak trener chce podejść do tego pierwszego meczu, czy będzie trochę nerwowo, bo wiadomo, Sokół musi sobie jednak poradzić i no, zapas punktów zrobić nad strefę spadkową. Tak jak pan powiedział, no biorąc pod uwagę to, w jakim miejscu teraz jesteśmy, dla nas każdy mecz, to nie ma, że będziemy grali z Ełkiem, czy z Ursusem, czy z Morągiem, każdy mecz będzie bardzo dla nas istotny, żeby jak najszybciej uciec z tej strefy zagrożonej bezpośrednim przypadkiem. Natomiast no, wiadomo, te pierwsze mecze będą bardzo ciężkie, też okres przygotowawczy jest długi, intensywny, więc też nie wiadomo, każdy to zespół wchodzi w te pierwsze to mecze zupełnie inaczej. Natomiast kwestia, czy ten mecz się odbędzie, bo z tego co wiem, Ełk chce zagrać to spotkanie na sztucznej nawierzchni. Ja za bardzo bym nie chciał w takim meczu grać. To dla nas byłoby lepiej, gdyby ten mecz był przełożony. Oczywiście dostosujemy się, jeżeli będzie odgórna decyzja z Podlaskiego Związku, żeby grać, to będziemy grali, ale wolałbym, żeby ta kolejka się nie odbyła. Zresztą te problemy mają nie tylko my, ale wszystkie to zespoły, to jeżeli chodzi o wszystkie grupy rozgrywkowe w trzeciej, to lidze i też czekamy z jakąś taką niecierpliwością, kiedy ta decyzja odnośnie tego meczu najlepszego z Ełkiem zapadnie. Jeśli będzie ta decyzja odmowna, czyli do spotkania nie dojdzie, to jeszcze jakiś sparing, czy jednak już nie będzie trener nic ryzykował? Tak, jesteśmy umówieni, jeżeli ten mecz by nie doszedł do skutku, jesteśmy umówieni na ponowny sparing z Olimpią Elbląg, więc to też jakby następna taka forma przed meczem, no z dobrym przeciwnikiem, z długoligowym. Mieliśmy przyjemność z nimi grać 2-3 tygodnie temu, wygraliśmy 2-0, też po bardzo fajnym, bardzo dobrym to mecz, więc to też będzie przeciwnik, który przed meczem z Legią też nam pozwoli powiedzieć, w którym miejscu jesteśmy. Dzięki. Dziękuję również. Dziękuję.